Siemaniska, z tej strony wasz humor, Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku z Dicey Dungeons. Moi drodzy, dzisiaj czeka nas spokój od wiedźmy i od inżyniera, od wynalazcy naszego, bo już się poddałem. Ja się po prostu poddaję z tymi postaciami i na razie nie chcę się nimi bawić. Muszę bardziej wejść w trans Dicey Dungeons, bo miałem okazję kiedyś ogrywać Dicey Dungeons w sporych dosyć ilościach i mam wszystkie możliwe achievementy w tej grze. A nie jestem aktualnie w ogóle w transie i nie potrafię do niego jakby się ponownie wrzucić. Więc spróbujemy dzisiaj zagrać wojownikiem, żeby było mi trochę może łatwiej tym razem. I mamy tak, mamy albo klątwę chciwości, albo gorzej niż klątwa. Klątwa chciwości polega na tym, że masz dwa topory bitewne i całe twoje wyposażenie jest ulepszone. Super, no i jesteś okrutnie przyklęty. Zacznij z dwoma ulepszonymi toporami bitewnymi. Wszystkie znajdowane elementy wyposażenia są ulepszone. Każdą torę rozpoczynasz z klątwą. To może być ciekawe. Twardy z ciebie zawodnik, naprawdę potrzebujesz tyle zdrowia? Nie, dasz sobie radę bez niego. Zacznij z mokołówką. Tracisz 2 punkty maksymalnych punktów życia, gdy zdobywasz poziom. To jest niefajne, ale weźmiemy. Weźmiemy, żeby mieć to jednak wyzwanie. Czas na kolejną odsłonę Dicey Dungeons z naszym małym, dzielnym rycerzem. Przed wami wojownik. Witaj panu, pani losu. Nieźle mi idzie, co nie? O tak, zdecydowanie. Jeśli będę dalej taki dzielny, Monster Truck może być mój. Cóż za determinacja, faktycznie możesz mieć rację. Monster Truck może będzie twój. No, chwila. Co? No wiesz, może robi wielką różnicę. Nie mów, że muszę to jeszcze wyjaśniać. Ale przecież idzie mi świetnie. Co mam mówiłaś? Zobaczy, jak w ogóle jemu oczy się jakieś takie zmieniły trochę chyba. Oczywiście, że mówiłam. Nikt z nas nie ma najmniejszego powodu, by przypuszczyć, że mój program nie jest do końca sprawiedliwy. No to czas na kolejną rundę. Tak, moi drodzy, mamy róże na samym początku również, ale oczywiście najpierw idziemy po skrzyneczkę do magika. Oczywiście, no nie mamy za wiele możliwości, mogę tylko tak rzucać, tak jeszcze raz rzucać i nic więcej nie zrobić, bo nam brakuje trochę jednakże jeszcze ekwipunku. Ale dobrze, że fajnie, że zaczynamy od razu z tą muchołówką. Możemy sobie przerzucać w takim wypadku ją, tę kosteczkę. Piąteczka ponownie i załatwione. Wygrana. I nie straciliśmy HP-ków, bo będziemy je... Łopata, zadaj obrażenia przy szóstce osłab. No dobra. Będzie to całkiem dobra rzecz przy okazji, bo będziemy mogli sobie to uzupełniać. Róża jest podatna na ogień. I róża, moi drodzy, ma palisandrową włócznię. Zadaje obrażenia, ale tylko w przypadku parzystych kości i zdobywa ciernie 2. Uleczymy się. Bardzo mnie ten fakt cieszy. Dwójeczki nie chcemy, szósteczka. Cudownie. I w jednej turze załatwiona. Tutaj już bym dostał achievement, żeby załatwić przeciwnika w jednej rozgrywce. Masz teraz drugi poziom, maksymalny poziom zdrowia, mniejszy o 2. Jej! Ale mamy za to dodatkową kostkę i mamy tylko 22 HP-ki. Zajęcie, że teoretycznie w tej rozgrywce jakby teoretycznie nie opłaca nam się levelować aż tak bardzo. Bo im wyższy level będziemy mieli, tym gorzej dla nas. Pirat, proszę ciebie bardzo. I teraz rzućmy sobie jeszcze tymi kosteczkami. Nie mamy nic większego, więc rzucamy piąteczką w siebie. Tu jest o wiele łatwiej, nie ma już takiego wielkiego kombinowania. Mamy furię, więc będziemy mogli sobie powtórzyć nasz atak. Tak też więc zrobimy. I to po prostu walniemy go. I już po sprawie. Cudownie jest walczyć z piratami. Możemy przejść na spokojnie przez to. To dobrze. Jest podatny na porażenie. Trójeczka jest najniższa, więc ją zamienimy. Teraz czwóreczka jest najniższa, więc ją zamienimy. I jeszcze raz. I mamy jedyneczkę. Więc piąteczka, piąteczka. I narka. Fale dźwiękowe ją użyje nam i nas osłabi jeszcze do tego. Superancka. Same trójki mamy. Max 3, ok, ale przynajmniej się uleczyliśmy trochę. No i 4. Nie osłabimy go, ale zawsze coś.
Ja mam cały czas wrażenie, że on, przez to, że tutaj ma właśnie takie paski, to ja mam wrażenie, jakby on miał takich wąsach. Proszę bardzo. Chociaż widzę, że możemy już użyć furii i po prostu go załatwić w ten sposób. A. Spróbujemy to przerzucić, żebyśmy, może dostaniemy trójkę. Nie dostaniemy, dwie jedynki. No cóż. Mamy następny poziom i mamy mniej niż dwa HP-ki kolejne. Mniej niż dwa, o kolejne dwa HP-ki mniej. Kolczasta tarcza, parzyste obrażenia, nieparzyste tarcza. No i mamy jeszcze żelazną tarczę, dodaj tarczę. Weźmiemy sobie tą tarczę, bo będzie ona, myślę, przydatna nam. Taser, czyli ten do rażenia prądem. Zadaj obrażenia, poraź rywala. Zadaj obrażenia, o nie, bumerangu nie bierzemy, sztylet. Kości nie mamy aż tak dużo, żeby to brać, tak naprawdę. I myślę, że z tym, co mamy, z naszym wyposażeniem aktualnym, bardzo ładnie będziemy mogli się obudować z przeciwnikami. Możemy zawalczyć z kichaczem jeszcze. Za wiele nam on tutaj prawdopodobnie nie da tego wszystkiego. Trójeczka. Mamy szóstkę. Leczyć się co nie mamy za bardzo, no ale zawsze warto niego walnąć. I cztery weźmiemy do tarczy naszej. On chyba nie będzie nam zadawał. No właśnie, musi dwa razy. O, super, skrócił sobie wszystko. Ale mamy jeszcze tarczę. Czy ta tarcza nam zostaje? Ta tarcza nam zostaje. Szósteczka, proszę bardzo, w ciebie, panie. Szósteczka kolejna i piąteczka w tarczę. Więc nie zaatakujemy, ale się bardziej wybronimy za to. Czemu on ma znowu dubel? Nie no, to już była przesada, przepraszam bardzo. Masz. To już była lekka przesada, że aż tyle udało mu się dubli zdobyć. Zobaczmy, co tutaj mamy. Popchnięcie, wartość kostki plus 1. No nie jest to jakoś mega wow, no ale zawsze coś. Zobaczymy sobie od razu z czarodziejem, żeby mieć dostęp do naszego kowadła. Leczyć się, co nie mamy. Śmieszne to jest właśnie, że ilekroć potrzeba leczenia, to go nie ma. Ilekroć mamy możliwość się leczyć, to go nie dostajemy. Nie mamy tej możliwości jakby uleczenia tych brakujących hapeczków. Super, nie ma to jak trucizna, która nie działa, która nie będzie nam na tarczę wpływała w jakikolwiek sposób. Powinienem był użyć furii. Rzućmy jeszcze raz. Jeszcze raz. Piąteczką byłbym zadowolony. Dobra. Załatwimy go. Co i mimo to lepiej jest od razu. Świetny pokaz, naprawdę. Świetnie sobie radzicie z tym całym walczeniem. Dzięki. Dzięki, dzięki. Proszę bardzo. Możemy sobie ulepszyć naszą muchołówkę. Możemy odzyskiwać 3 HP-ki w ten sposób. Zadać obrażenia przy parzystej osłab 1 i mamy dodaj tarczę plus 1. Myślę, że ulepszymy sobie naszą muchołówkę i zobaczmy, co tutaj mamy. Szukasz broni? Mamy promocję na zabawki do basenu. Nie chcesz? No dobra, niech będzie sprzęt do walki. Północny urok. Wyrzuć 2 szóstki. Bardzo mało to w sumie opłacalne, zważywszy na to, że potrzebujemy na to 2 piątek, co najmniej. Urok wężowego oka. Wyrzuć 2 jedynki. Też nie jest. I mamy żelazną tarczę, więc tak naprawdę w tym sklepie ponownie nie mamy nic, co by nas interesowało. Tak więc, czarodziejko. Czarodziejko. Jedynki przerzucamy. Superancko. Szósteczka. Proszę bardzo. Ładna tura bardzo. Szkoda, że nie wszystko szóstkami. Ale podoba mi się to, że mamy tą dowolność, jeśli chodzi o stawianie tego, gdzie chcemy. Że nie musimy patrzeć na to, czy coś jest parzyste, czy coś jest nieparzyste. No kurnia, Helek, poraziła nas dziewczyna. Zdeaktywowała nam tarczę, a to niedobra. Trójeczka. Czwóreczka. I jeszcze raz czwóreczka. Super, Anska, 2 szósteczki. No i sobie wymieścimy, co nam szkodzi. 2 dwójki, super, parzyste. Więc nas... A nie zdecydowała się porazić. O Jezus Maria, zada nam dużo obrażeń. Jak zresztą widać, 2 razy porażenie, błagam, nie... O, oczywiście, że muchołówka. Piąteczkę bym chciał wyrzucić, poproszę o piąteczkę. Niezbyt.
gra mi nie chce dać piąteczki, więc musimy walnąć czwórką tutaj. I w ten sposób. Chciałem się jeszcze uleczyć w jakikolwiek sposób, no ale zawsze coś jednak. Mamy dodatkową kostkę. Okej. Okay. Mamy ponownie o 2 HP-ki mniej. Zawalczmy sobie ostatni raz z łobuzem i mamy jeszcze jabłuszka nasze. I ponownie jestem na full HP, a ponownie mógłbym się uleczyć. Dobra, jedynkę zmieniamy, trójkę zmieniamy, czwórkę zmieniamy. Okej. Tak, tak i czwóreczka w tarczy. On nam chyba nie będzie zadawał mega dużo obrażeń, no właśnie. No nie jest aż tak źle, nie jest aż tak źle. No, od razu się uleczymy to, co nam zadał. Bardzo fajnie. Rzućmy jeszcze raz. Jedyneczki nie chcę, trójeczki też nie chcę. Jedyneczka, superancko, więc musimy tylko tak zadać obrażenia. Tęsknię za wojownikiem. Tęsknię za wojownikiem. Nie, szczerze powiedziawszy, nie śpieszy mi się do Wiedźmy ponownie. Pamiętam, że mimo to, jak siedziałem i grałem sobie normalnie, to było mi już z nią minimalnie ciężko. A o tyle jest problematyczna jeszcze Wiedźma, że lubię się przy niej skupić. I kiedy nagrywam odcinek dla was, skupienie jest trudne, jak zważysz na to, odwróć kostkę na drugą stronę, łopatkę, okej. Jest trudno się tak fajnie skupić nad tym wszystkim tutaj, co się dzieje i nad tym, jaką strategię tutaj obrać. Super kałamarniczka, aha, już się zaczynają schody przy nich. Ten nam tutaj zaproponuje coś na wymianę. Zawalczymy sobie na razie z Wilkorem, żebyśmy mogli mieć odblokowane też do zdrowia podejście. I żebyśmy mogli ewentualnie przejść dalej po prostu. Wracając do mojej myśli, Wiedźma po prostu, ja lubiłem po prostu sobie mocniej po szyi posiedzieć, wiedząc, że na spokojnie mam czas, a kiedy nagrywam, w jakiś sposób w mojej głowie jest coś takiego: rób to, bo będziesz musiał siedzieć więcej nad montażem odcinka, wycinać wiele scen i tak dalej. Gdzie ja no troszkę tego czasu mam ograniczonego, żeby tutaj tak siedzieć. Jedyneczka, piąteczki same, trójeczka, trójeczka, okej. Okay. Więc pakujemy w ten sposób. Szkoda, że ta trucizna jakby... Czy tarcza nie wpływa na tą truciznę? O, super, klątwa! O, 2 szóstki, ale klątwa pewnie zadziała na to. A nie zadziałała, zobaczcie, cieszy mnie ten fakt. Czyli klątwa zadziała... O, na rzut bitewny zadziała, na to wychodzi. Wszystkie elementy wyposażenia mogą nie zadziałać. Ryzyko pieni... Okej. W takim razie to było po prostu szczęśliwe podejście, skoro jeszcze 3 razy mogą tutaj wymienić tamto. Cudownie nam się tutaj wyrzuciło dla niego. Jedynka, super. O, mamy 6. Zrobimy furię, gdyż chce się uleczyć po prostu za max, do maksa HP. Wiem, że mam tam jabłko, ale chcę być pewien, że będzie wszystko ok. Zatem super kałamarniczka. Super przeciwnik. Zobaczmy. Cios głową, zadaj obrażenia. 2 użycia w tej turze, wartość kostki plus 1, popchnięcia, o kurczę. Czyli będzie i ma 3 kostki, czyli może sobie ładnie popychać te kostki. No dobra, jakoś sobie poradzimy. Szkoda, że nie zachowałem jednak tutaj na tę walkę z nią tej furii. Mogłem jednak tak zrobić. 6 i 3 w tarczy. Prawdopodobnie nam dowali, Okej. No trochę niezrozumiałe było dla mnie, że jedną jedynkę dała, zmieniła na 2 taka marniczka, a potem zmieniła kolejną 1 na 2, kiedy mogła tak naprawdę mi dowalić mocniej. Ale okej, ja się nie czepiam. Dla mnie spoko. Dobra, 5. 6 nie zwiększysz, chyba że sobie dodasz kostkę. Nie doda sobie kostki. Bo to parzyste też są, właśnie. No tego nie zwiększała do 3. Dobra, nie zwróciłem uwagi. Już teraz wiem. Użyjemy furii, żeby się dohapeczyć. Nie cudne.
Nie taki super ten przecinek był. Zobaczmy, mamy młotek. Zadaj obrażenia, przy jedynce wywołaj porażenie. Szczerze powiedziawszy, wolę porażenie niż łopatę. Bo łopata da nam osłabienie, a młotek porazi, dzięki czemu nie będzie mógł przeciwnik zawalczyć tak jak powinien. Jezus Maria, przy tak niskiej ilości HP-ków atak mi ładnie idzie. Jestem zdumiony. Dobra, proszę bardzo, wymieniamy. Dwójeczka, trójeczka, czwóreczka. Okej. Okay. W sumie mogą teoretycznie dać szóstkę w młotek wcześniej, no ale nie jest aż tak źle, bo właśnie on będzie sobie ładował te ataki dosyć sporo. Jedynka, dwójeczka, dwójeczka. Mamy szósteczkę. Zadam tutaj. Zrobię w ten sposób, tak jak teraz powiedziałem, żeby mógł mieć on jeden ekwipunek wyłączony. Przez to jedną kostkę poświęci na to. Łajajajajaj, ale 5, mieliśmy idealnie obrony. Uwielbiam klikać. Zawsze uwielbiałem klikać w te zablokowane kostki. Fajny dźwięk mają one. Superancko! No nie powiem. Nieważne, które wpakuję, zawsze w coś. Mogą w sumie bardziej w obronę w takim wypadku pójść. Chociaż najlepszą obroną jest teoretycznie w tej grze atak, tak naprawdę. No, jak widzę, za wiele nam tutaj nie zada tych obrażeń. Jedynka, jest szóstka, okej. Okay. Więc od razu użyję, żebyśmy mogli się podleczyć na wszelki wypadek, żebym tutaj przypadkiem tej kostki nie zużył na coś innego. Czwóreczka i czwóreczka. Miał równo 10, ale nie zdecydował się. Cieszy mnie bardzo ten fakt. Chciałbym wyrzucić teraz szóstkę, żebym mógł jeszcze na koniec tak, chociaż mimo to mamy na tym piętrze jabłko, więc się nie muszę o nic martwić. I tak będziemy mieli full HP. A no właśnie, zwłaszcza, że teraz jeszcze kończymy ten poziom, mamy następny. Cios tarczą. Uderz tarczą, zadaj obrażenie równe ileś tam. Przetrwanie, przetrwaj kolejny śmiertelny atak, nie nakłada się. O, przetrwanie może być ciekawe. Weźmiemy przetrwanie, moi drodzy. Być może nam się przyda to na walkę z bossem, może? Łopatka na szpon, zadaj obrażenie i dodaj truciznę. Stoi. Weźmiemy i zobaczmy, czy chcielibyśmy to już od razu wymienić? Bo tak naprawdę, chociaż zrezygnujemy wtedy mocno z tego. Chociaż... mamy 4 kości, więc tak naprawdę... Wiecie co, zrobimy taki myk. Zrobimy przetrwanie i szpon. Myślę, że to będzie ciekawa decyzja. Łocie panie. Nie za dużo was tutaj. Okej, okay. Pójdziemy na lewo, zważywszy na to, że na lewo jest wyjście, jeszcze jest ulepszenie. Krystalina. Nie mam pojęcia, czy ją widziałem tutaj razem z wami, więc krystalizacja. Otwórz losową kryształową broń. Nie podoba mi się ten fakt. Nie wiem, czym są kryształowe bronie. Szósteczka. Nie jest nam ona aż tak potrzebna w tym, więc pójdzie tutaj. Czwórka. Maksymalnie 3. A, właśnie, tutaj mogę maksymalnie ten. Piąteczkę damy tutaj i całą resztę w takim razie wpakujemy w przetrwanie. I tyle. No, widzę, że dużo ma. Widzę, że troszkę ma, więc sobie otworzę tych broni. Kryształ lodu. Zadaj obrażenia 3, zamruź jedną kostkę. Okej, okay, będziemy mieli jedyneczkę. Zdobądź losowe błogosławieństwo. Okej, okay, błogosławieństwo jakieś super, nie ma to jak szósteczkę mi zamienić. Trójka. Zostawimy trójkę. No, widzę, że i tak nie mam wyboru. Wola przetrwania. Przetrwaj następny śmiertelny cios. Według mnie ta czaszka powinna być może biała? Byłoby to dla mnie bardziej zrozumiałe. No dobra. Nie odblokowuję sobie dalej, widzę. Ale nie, i tak będzie miała. Krystalina. Kryształ lodu kolejny, okej. Okay. Oczywiście jedynka musi zostać mi zamieniona. Piątki same mamy. Ale i tak przetrwamy następny atak taki. Śmiertelny. Zrobimy tak. W ten sposób. Piąteczka tutaj, dwójeczka tutaj. No i tyle. Więc tak naprawdę tym szponem zadajemy 4 obrażenia, jeśli damy trójkę.
Zależnie od tego też ile trucizny nałożymy. Chociaż trucizna znika co chwila. Kryształ życia, odzyskaj zdrowie, super Ansko. Max 4, weź ponownie, dostała coś. Trochę nam kiepsko z HP-kami tutaj idzie. Ale użyjemy furii i sobie dohapeczymy się więcej. Ciekaw jestem, czy przetrwanie śmiertelnego ataku sprawiłoby, że nie mielibyśmy pewnie odnowionego całego HP. Pewnie to by wyglądało w sposób taki, że odnów 10 punktów życia, mamy całkiem sporo i możemy ulepszyć, mamy jeszcze skrzek. Wiecie co, jako że nic praktycznie nie kupowaliśmy do tej pory, to teraz możemy brać rzeczy ile tylko wlezie. Maksymalnie 5. Przetrwaj kolejny śmiertelny atak. Myślę, że ulepszymy nasz młotek, żebyśmy mogli mieć więcej wyposażenia na zbyciu. I możemy sobie wziąć popchnięcie. Wartość kostki plus 1. Myślę, że to będzie dobra decyzja. I czy ja tu miałem coś jeszcze? Nie miałem nic jeszcze. Ulepszyłem sobie HP-ki. Całą resztę jeszcze mamy tutaj. A chyba nam niewiele. O Jezus Maria, czemu Banshee musi mieć aż tyle HP-ków? Ja się Banshee boję. Plus 1. Proszę bardzo, młotek. Przerzucimy tę kosteczkę. Oczywiście jedynka. A jakżeby inaczej. Dwójeczkę przerzucimy. Dobra, piątka tutaj. Tylko dwójkę tu mogę wpakować i cała reszta przetrwanie. Myślę, że całkiem ładny mamy tutaj zestawik. Jezus Maria, ile szóstek. Ale nie żadnej piątki, więc nas nie uciszy. I lament ponownie, zadaje obrażenia 6. Aj, Dios mio. Cudowne kostki. Cudowne. Wiecie co, tak, póki widzę to. Już po nas. Ja to już wiem, że jest już po nas. Ja to już widzę. Aj, kurde. Mogłem tutaj użyć... Chociaż... Nie, tutaj mogłem użyć furii. To byśmy się wyleczyli chociaż o tyle punktów zdrowia. Rzeszty. No i masz szóstkę. Już po nas. Już po nas. Do widzenia. Czemu ja mam takiego niefarta? Matko święta. Mam 22 minutę nagrania i ja już przegrałem. Przecież to jest nienormalne. Ja kurde nie wiem, jak to jest. Dzisiaj może będzie dłuższy odcinek w takim wypadku. Ale to jest porąbane. Ja nie potrafię przejść tej gry od paru odcinków. A ja mam wszystkie achievementy w tej grze. Dobra, masz. Rzućmy jeszcze raz. Chociaż mi to i tak nic nie da. Nie chcę się podpalać. I tak ci nie zadam więcej obrażeń, żeby cię zabić, więc mogę ci po prostu rzucić tą czwórką. Nie chcę tutaj HP-ków się odhapeczać. Rzućmy jeszcze raz i jeszcze raz. Piąteczka cudownie, po widzenia. Użyjemy furii zaraz na żabusiu. Na tej tutaj żabie. Łopata, okej, mamy ponownie ten sam przedmiot. Cieszy mnie w sumie ten fakt, bo łopata była fajna. I mamy furię. Tutaj przerzućmy sobie. Cudownie, do widzenia. Mniejsze o 2. Dodatkowa kostka. Papa! Mamy alchemiczkę. Czy moglibyśmy się w sumie zmienić? Chociaż nie możemy się zmienić, bo nie możemy jej ukraść. Tylko na złodzieju tamten trik działał. Czwóreczka. Same czwóreczki, okej. Szybko, dawaj, atakuj. Czy ja mogę sobie... Właśnie, a chyba mogłem zwiększyć prędkość postaci. Moment, escape. Opcje. Wyświetlanie. A, i tak jest bardzo szybka. Jezus Maria. Nie. Piąteczka sobie w takim razie przerzucimy. Trójeczka, szósteczka. Cudnie. I tak byśmy nie zniszczyli. Nieparzysta.
Okej, zamrozi mi jedną kostkę, nie ma w tym aż tak nic złego. Piątka i walniemy tak, żeby tej furii nie wykorzystywać. Zostawimy ją sobie na następną jakąś walkę. Kałamarniczka, alchemiczka. Najpierw alchemiczka, zważywszy na to, że jest bliżej wyjścia. Furia i muchołówka nasza. No i piąteczka niech tutaj od razu podleci, mimo że pewnie dostanę tutaj szóstkę zaraz w tym gdzieś, a nie dostałem, więc nawet i dobrze. Zmień się w niedźwiedzie, odzyskaj 12 zdrowia. Raz na bitwę ma to wszystko. Rzuć jeszcze raz. Dupa. Koniec tur. Mamy furię. Jej. A ty, moja droga, jesteś skończona już zaraz. Tylko pozwól mi wyrzucić może... Tak... Nie pozwoli mi wyrzucić. No dobra. No i znowu walka się kończy, zanim wykorzystam swoje najlepsze zabawki. Co te lochy? To ja nawet nie wiem. Okej. Okay. Nietypowy komentarz. Jej, mamy znowu zdrowie mniejsze o 2. I... Tym razem może wziąłbym kolczastą tarczę, zważywszy na to, że parzyste obrażenia, więc możemy zadać od 2 do 2-4 obrażenia. Nieparzyste to jest tarcza. Zawsze to będzie można wykorzystać. Wiecie co, wezmę. Bo to co nie zadamy obrażeniami, to chociaż wykorzystamy w obronę. Więc zawsze będziemy te parę punktów do przodu. W sumie to jest dobry jednak przedmiot, dlaczego nie wziąłem go wcześniej? Szósteczka, jej, tylko znowu mam full HP, więc zrobimy ci osłabienie, zrobimy ci to i dodamy sobie tarczę. Założę się, że ta kolczasta tarcza, jaką ulepszymy, to będziemy mieli wtedy dowolność i będziemy mogli też szóstki w nią rzucać. Więc myślę, że o tyle będzie fajna. Szósteczka, żeby się osłabić ponownie. Zobaczmy, czy to była parzysta, to była parzysta, więc mamy kolejną obronę. I użyjemy furii, bo nie chce mi się z tobą dłużej walczyć. Dziękuję, do widzenia. Proszę bardzo, popchnięcie, wartość kostki plus 1, czy my możemy, nie możemy. I zobaczmy sklep. Czy mogę ulepszyć przedmiot? Nie mogę, mamy żelazną tarczę, mamy śnieżkę. Zadaję obrażenia równe ilość tam, zamruź jedną kostkę, ale to tylko nieparzysta. I ochrona celu, dodaj ileś tam tarczy, maksymalnie 2. Wielokrotnego użytku. No nie jest to coś fajnego, myślę, więc no, idziemy dalej. Kaktus Yeti Driada. Myślę, że zawalczymy z Driadą, ponieważ ma mniejszy poziom. Chociaż powinienem chyba raczej zawalczyć z Yeti, patrząc na to, że ja zaraz chyba stracę kolejne HP. Nie, chociaż już nie wiem, nie jestem w stanie teraz wam powiedzieć. Nie śledzę swojego poziomu na bieżąco. Super, jedyneczka. Piąteczka, czwóreczka i jedyneczka. Zawsze chociaż tyle dotarczy. Czwóreczka, a jest piąteczka? Jest jedyneczka, oczywiście. Żeby za łatwo mi nie było. Proszę bardzo, droga panno. Czy ty masz 9? Ty masz równo 9. Zarąbiście. Więc jesteśmy 4 chapaki w plecy. Ale ty będziesz całe życie zaraz w plecy. Chcę więcej. Ja chcę szóstkę. Proszę o szóstkę. Szkoda. Moglibyśmy odzyskać trochę hapeków w ten sposób, ale... Chociaż tyle. Dobra, teraz jak zawalczymy z Yetim, bo kaktus też ma 3 poziom, więc w sumie nie ma aż takiej wielkiej różnicy, z kim teraz zawalczymy. Kolczasta tarcza, tak jak mówiłem, tak jak myślałem, możemy wtedy korzystać ze wszystkich szóstek. Jednakże muchołówkę, żebyśmy mogli odzyskiwać większą ilość hapeków. I zobaczmy, co mamy w sklepie. Północny urok, muszę pamiętać, zawsze najpierw chodzić do sklepu, potem chodzić do ulepszenia. Szeroki miecz, zadaj obrażenie równe, ileś tam plus 2. Weźmiemy i zamienimy to z łopatą. Osłabienie aż tak mi się nie podoba, mimo że pomaga, to mimo to wolę mieć więcej obrażeń, o te 2 punkty.
Co tu jeszcze było? Poraża przeciwnika, parzysta i z wielokrotnego użytku. Nie, myślę, że raczej nie. Kaktus. Kaktusię. Nasz niedobry kaktusię. Dwójka, jedynka i mamy trójkę. Okej, okay, weźmiemy furię i zadamy tobie szerokim mieczem więcej obrażeń. Czwóreczkę uwolnimy tutaj i weźmiemy sobie tarczę małą. Chociaż u niego to chyba właśnie, on będzie miał ciernie bardziej. Jeden cierń, dwa ciernie i tyle. Przepraszam za ziewnięcie. Okej. Okay. Mamy przełamanie limitu, więc użyjemy po prostu na tego już delikwenta, żeby się mu pozbyć i wszystkich jego HP-ków. Dodatkowa kostka. I co mamy w skrzynce? Mamy popchnięcie. Po raz kolejny? Okej. Okay. No, nawet spoko. Nie aż tak fajnie, ale zawsze coś. Podatność na ogień. Cieszy mnie bardzo ten fakt, kolego, że jesteś tak podatny na ogień. Czwórki nie. Piątka tutaj i parzyste obrażenia. On nam będzie mroził kostki, z tego co głównie pamiętam. No właśnie, zamroź kostki, zamroź się. No i mamy obrażenia tylko. Maksymalnie w ilości 5 od niego. Jedyneczka. Szósteczkę mogę od razu tutaj dać, bo trochę nam zadał tych obrażeń, więc się od razu wyleczymy. Dwójka, mamy piątkę. I tutaj tarcza. Jezus Maria, ile piątek. Czy ty możesz, człowieku, aż tak mnie nie walić? Po mordzie. Okej, okay, chcę szóstkę. Dziękuję za szóstkę, chcę się doleczyć trochę chociaż. Aha, nie zadziała to już w ten sposób. To mi się ten fakt nie podoba, moja droga gro. O Jezus Maria, czemu ktoś musi mi akurat teraz... Ktoś akurat z sąsiadów mu zaczął coś pukać jakimś młotkiem. O, super czarodziej. Bosko. Zapraszam cię, super przeciwniku. Same czwóreczki, cudownie. Okej, okay, szóstka jest okej. Okay. Czwóreczka i parzyste obrażenia. Zobaczmy tylko, co on ma. Zadaj obrażenia 5, zadaj obrażenia 5, zadaj obrażenia 5. Wiecie co, może ja wezmę tarczę. Zamiast go tutaj walić na lepę. No, trochę się to opłaciło jednak. No i jeszcze uniknie następnego ataku. Cudownie. Mógłbym wziąć dwójkę. I on uniknie ataku wtedy. Jedynkę sobie przerzucimy. Czwórkę sobie też przerzucimy, bo mimo to jest nie najwyższą wartością. Mimo dwie piątki. Dobra. Nie aż tak tragicznie, mogło być lepiej. Szóstka plus jedna kostka w tej walce i znowu nas zaatakuje za tyle obrażeń. Nieładnie. I ja użyję tym razem znowu furii i się podleczymy. Okej. Muchołówka jest bardzo w sumie fajną tą bronią. Krystalina, witamy cię ponownie. Niech no ja ci tutaj sprzelam mocnego kopniaka. Jedyneczka, zmieniono w czwóreczkę, więc weźmiemy trójeczkę, którą zmienimy w dwójeczkę, którą zmienimy w piąteczkę, więc zadamy tak i tak. Na razie nie ma co się bronić, bo jeszcze nie ma przed czym. Rzuć klątwę na wroga, nieparzysta, okej. Okay. Okej. I odzyskaj zdrowie, cudownie. Będzie mogła się dochapeczać już na samym starcie. Trójeczka, jedyneczka, super. O, klątwa, fajnie, jej. Masz wpytę w kryształ. A masz w kryształa. A, on nieparzystą, on nieparzystą może. Tutaj obrażenia, równe 5, osłab przeciwnika. I super, już myślałem, że odblokowałem sobie kolejną broń. Maksymalnie 3. Dobra,
To tą trójkę w takim razie możemy tutaj od razu wrzucić. Dwójka, jedynka, szóstka? Nie, szóstka. Oczywiście, że nie szóstka. To nie może być za łatwo. No i klątwo. No przecież. Jezus Maria, ona nas odhapycze kolejna. Zadaje obrażenie równe 6. Cudownie. Wiesz co? Furia i odhapyczamy się chociaż trochę. I do widzenia. Jeszcze jedna postać, czyli Kraken w tym przypadku, i będziemy mogli mieć topór bitewny. Zadaje obrażenia 2 razy, maksymalnie 4. O kurczę, moi drodzy. Myślę, że to będzie super rzecz, zważywszy na to, że na kolczastej tarczy nie używamy aż tak dużo tych przedmiotów. Sobie, nie wiem, układam sobie to jakoś tak nietypowo. Błędem mogło tylko być to, że powinienem... Chociaż i tak dobrze, że jednak ten... Max 4, więc od razu to wrzucimy. Skoro mamy takie możliwości. 6. Cudownie, podleczymy się i zadamy jeszcze 7 obrażeń. Już prawie zleciliśmy mu do połowy HP. Jezus Maria, ile on ma kostek. Ale nie zadaje nam aż tak dużo obrażeń. No to jest całkiem dobrze. 6. Tutaj wrzucimy to i zobacz. Nie zwróciłem uwagi, ile mu odjęliśmy tym atakiem. 3, 3, 1. Okej, okay. Myślę, że tutaj zadamy mu więcej. Podwodny skowyt, jej, mamy klątwę i mamy kolejne obrażenia. Całe szczęście, że może zużywać tylko tyle naturę. No i zaraz się dohapeczymy, mimo to wolę w przypadek być zabezpieczony. Klątwa. Dobra, klątwy się pozbyliśmy. Chciałbym wyrzucić 6. Jest 6. Furia nie ten. Jest cudnie, okej. Okay. Przetrwanie. No zobaczmy, co nam proponuje ta. Topór bitewny na toksyczną maść. Zadaj obrażenia. Przy 6 dodaj truciznę. Zważywszy na to, że możemy zadawać tutaj 8 obrażeń. Toksyczna maść chyba wydaje się lepszym wyborem w tym wypadku. Zważywszy na to, że do toksycznej mazi możemy wrzucić wszystko. Możemy wrzucić wszystko, ale opcje powyżej... Nie, wiecie co? Nie stoi. Bo wiem już, jak to mniej więcej by wyglądało. Bo od 1 do 4 mamy bardzo fajne łowca nagród. Tej postaci nie miałem okazji widzieć, jak kiedyś grałem, mi się wydaje. Przynajmniej nie kojarzę jej kompletnie. Łowca nagród. Ciekawe. O nie, głośny ptak, Boże Święty, dopiero sobie teraz zdałem sprawę, z kim walczymy. Masz. Spierdzielaj mnie stąd z dziadu, na inną gałęź. O Boże. Dobra, znowu mu zleciliśmy całkiem sporo HP-ków. Nie uciszaj mnie. A nie, nie uciszysz mnie, nie masz dubla. Okej. Okay. Max trójka. W takim razie 2 mogę sobie lekko przerzucić, 6. Rzucimy ją tutaj i 4. Tutaj rzucę 3. I mamy 1. Okej, 2 obrażenia, zawsze coś. Kwakanie! Ojej, uciszy mnie, superancko. Uniknę, o jeszcze uniknę ataku, super. Ale nie jest aż tak źle, ja tu nie muszę aż tak bardzo unikać, a nie wiem, czy się dohapeczyłem za tamten atak, jednakże jest chyba okej. Okay. Dobra, w następnej turze jest po głośnym ptaku już, okej. A, uniknie, no super, to już nie jest tak bardzo fajnie. I maksymalnie 3 mogę tam rzucić, okej. Dobra, tego sobie uniknij w takim wypadku. I masz to, bo już nie chce mi się z tobą walczyć. Nie chce mi się kombinować, żeby mieć jeszcze 3. Bo i tak sobie dohapeczymy się tutaj w ten sposób. Wikliniak, myślę, że najpierw pójdziemy do sklepu. Mamy ponownie młotek nasz, który mieliśmy w poprzedniej rozgrywce. Możemy sobie odnowić hapeki.
więc to jest superancka opcja. I co ja mam tutaj w ekwipunku, co mógłbym... Wiecie co? Zawalczymy sobie z łowcą nagród poziomu 5. Ale on zarąbiście wygląda. Fajnie. I on ma ten... Czy to jest głowa z Daft Punka? Mi się wydaje, że chyba nie widziałem tej postaci, jak kiedyś grałem. Dobra, furia i dajemy tobie najwięcej możliwych tutaj obrażeń, ile tylko możemy. Przerzucamy, przerzucamy, przerzucamy. Nie ma szósteczki, więc dajemy piąteczkę. Dziękuję, do widzenia. Jeszcze ma motor z tronu, jakby można... ten. Właśnie, elektromagnes. Zadaj obrażenia 4, dodaj plus 2 przy każdym użyciu. Topór... Czy on mi zabrał wyposażenie? Zwinięte? Tylko pożyczyłem, podpisano łowca nagród. Pożyczka, pożycz sprzęt do następnej tury. Oj, kolego, nie podobał się. Dobra, furia, dochapeczamy się. I po tobie. Ale to nie było aż tak źle. Dotkliwa porażka, jednak 1000 razy przyjemniejsza od tego, co wydarzyło się na XAV6GU. XAV6GU? Twoja planeta jest niesamowita. Nie, nie mam zielonego pojęcia, co on gadał. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak wymówić tą nazwę. Chciałem się z was zapytać, czy wy mi może podpowiecie w komentarzach, ale sobie zdałem sprawę, że to jest śmieszne pytanie, czy mi podpowiecie, czy nie. Zważywszy na to, że... kolczasta tarcza. Mamy popchnięcie 2 życia, przetrwanie, popchnięcie... Dobra, wyposażenie, ulepszymy sobie topór. I weźmiemy przetrwanie. I co, możemy kupić w sumie w takim razie już ulepszenie. Myślę. I czy przetrwanie ulepszymy, czy chcemy ulepszyć miecz? Myślę, że przetrwanie, zważywszy na to, że ograniczy nam to wartość kostki o 3 aż. I stać mnie chyba na ten... na jabłuszko, stać mnie. Dobra, śpiewaczka czy biklinek? Myślę, że zawalczymy sobie ze śpiewaczką, kupimy sobie potem hapeki. Chociaż śpiewaczkę, ze śpiewaczką mam złe skojarzenia aktualnie. Topór. Jedyneczkę sobie tutaj rzucimy. Szósteczką się od razu możemy dohapeczyć i szósteczkę możemy tutaj i mamy całkiem ładną turę. Bardzo ładną turę. Może nie maksymalną, ale bardzo ładnie wyglądającą turę. No, jak mało obrażeń mi zadajesz, dziękuję, ale zadaj obrażenia 12, może to jest insta-kill. Nie mogę mu jej na to pozwolić. Przetrwanie, brak efektu, cudnie. Ale ważne, że możemy tutaj do tego dorzucać, chociaż tyle. Czwóreczka, szósteczka, cudnie. Dohapeczymy się nieco. Trójeczka, ok, piątkę wrzucam tutaj i tutaj wrzucamy, żebyśmy mieli jedynkę. Będziemy mogli sobie wziąć, będziemy mogli mieć przetrwanie. Stać ją na wysoką nutę i zada nam wysoką nutę. Całe szczęście zostaniemy przy jednym HP. I ją już na spokojnie, myślę, wykończę w tej turze. Weźmiemy jeszcze tylko furię. Cudnie. Nie podobasz mi się, dziewczyno, nie podobasz mi się. Cały czas jesteś na granicy tego, żebym cię rozszarpał po prostu. Dobra, zobaczmy, co mam w skrzyni. Dmuchawka, zadaj obrażenia 2, wielokrotnego użytku. No, nie jest to jakieś mega wow, ale zawsze coś. Boże święty, to jest ostatnie z postaci, z którą możemy tutaj zawalczyć na tym poziomie. Nad czym ja się zastanawiam, Boże święty? Nad sensem życia chyba. Dobra, czwóreczkę walniemy tutaj, piąteczkę tutaj, piąteczkę tutaj, dwójeczkę tutaj, dziękuję. Podoba mi się fakt, że możemy zjechać prawie do połowy HP postaci. Wiklinowy kostur, nie skorzysta z niego, kolego. Topór możemy od razu użyć. Dwójeczkę przerzucamy, trójeczkę przerzucamy, dwójeczkę przerzucamy. Piątka, piątka, no i trójeczkę możemy tutaj rzucić, tak na wszelki. Ma już 9, więc mógłby nam zadać te obrażenia i zada nam te obrażenia, widzę. Nie! Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Ja...
Czy to tak trudno wygrać chociaż jeden pierdzielony poziom? Ja chcę wam pokazać, jak tą grę się wygrywa, a ja na razie tutaj się kompromituję i od paru odcinków nie potrafię w ogóle niczegokolwiek wygrać. Teraz nawet wojownikiem, mimo że to jest wyzwanie, to kurczę, mi się ten fakt nie podoba. Zobaczę. I jeszcze zobaczę, czy do tego wrócę. Może pójdziemy w inne wyzwania na innych postaciach. Ale moi drodzy, to dopiero w następnym odcinku. Tak więc, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak wam podobało się to wyzwanie. Szczerze powiedziawszy, mi się podoba, ale nade mną ciąży klątwa i po prostu nie potrafię tego przejść. I w sumie mogłem nie walczyć z tym wikliniakiem po prostu. Mogłem pójść od razu na bossa, bo jakbym po walce z wikliniakiem miałbym kolejne minus 2 HP z maksymalnych punktów życia. Jednakże miałbym tam jakiś bonus. Nie wiem, jaki byłby to bonus, ale 2 HP a bonus. Różnie można by pomyśleć. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!